Witam Państwa bardzo serdecznie. Z względu na to, że już dziś albo niedługo będą walentynki, postanowiłem przyrządzić ciasto na pocieszenie. Juhu! A ponieważ znajdujemy się na jakimś dzikim odludziu, będziemy musieli wrócić do kuchni, ale nie z pustymi rękami. Zaczynamy. Do zrobienia naszego ciasta potrzebne będą cukier, proszek do pieczenia, sól, rodzynki, mąka ziemniaczana i jajka. Do miski na samym początku wyjmę 5 jajek. Całych nie trzeba oddzielać, a białka od żółtka. Całość trzeba dokładnie rozmieszać, tak by żółtko połączyło się mniej więcej z białkami. Jest to naprawdę czasochłonne zajęcie. Ale trzeba mieszać, dopóki nie zostaną o takiej dokładnie zbitej masy. Kiedy masa jest już mniej więcej całością, powoli trzeba dosypywać cukier. Pół szklanki. Co chwilę wsypując, mieszając. Powoli zacznie się robić bardzo przyjemna masa. Gdy dzieło przypomina już gładką masę, można przejść do części drugiej. Bazę do ciasta zaczynamy od wsypania 2 szklanek mąki. Pierwsza i druga. Resztę, która się wysypała, zmiatamy. Podłogi też możemy zmieść. I wracamy do ciasta. Do mąki dodajemy 2 łyżki bliżej niezidentyfikowanej mąki ziemniaczanej. Raz. I 2. W takich samych proporcjach proszek do pieczenia. Wszystko dokładnie mieszamy, żeby stworzyć szybką masę. Szczypta. Soli. I mieszamy dalej. Dwie gotowe masy tak się prezentują. Szybka informacja z przyszłości. Do jajek z cukrem dodaje się jeszcze pół kubka śmietany i pół kubka oleju. Pamiętajcie. Dobra, czas przywitać. A jasno. Czas przywitać nasze jajka z spóźnionymi kolegami, zwanymi śmietaną dwunastką i olejem rzepakowym. Długo trwa to powitanie. Ale idzie. Jadłabyś coś, tak? Nie. Właśnie. Asystent kamery. Dobra. Tak wygląda już masa po wymieszaniu. No, ma jaśniejszy kolor i ogólnie wygląda smaczniej. Możesz stanąć normalnie. Teraz nastała pora na wymieszanie zawartości. Teraz zawartość z mąką przesypuję powoli do żółtek. Kacper, ścisz to. Mam szczotkę. Dobra. Najważniejsze jest to, żeby była przesypana powoli
Najważniejsze, by była przepływana powoli, a nie za jednym rzutem. Dziękuję, symfonia muzyczna. Możesz odejść. Mimo trudności, wierzę, że najwięksi pasjonaci kuchni przetrwają. To będzie już ostatni przerzut mąki do ciasta. Dobra. Kiedy misko mam czystą, możemy ją odstawić na bok. No i zacząć mieszać. Tutaj żółtka z mąką. Jakby się naprawdę fajne ciasto. Teraz wystarczy tylko znaleźć jakąś blaszkę, wypełnić folią. Piekarnik trzeba włączyć na góra-dół z podmuchem. Temperatura mniej więcej 180 stopni. Całe ciasto udało mi się umieścić w blaszce i wygląda nawet lepiej niż się spodziewałem. Nie do nieczystego szczęścia, że pod miarę idealnie udało mi się wyciąć. Nadeszła więc pora na finalny składnik, zwany rodzynkami. Muszę przyznać, teraz wygląda to jeszcze lepiej. Zaczekam, aż piekarnik się nagrzeje i źródło pieca. Czas pożegnać nasz słodki przysmak. Ciasto pieczemy tak 40 minut. Czyż to nie jest najpiękniejsze, co można było zobaczyć? Ciasto już urosło, wygląda tak i jest naprawdę pyszne. Naprawdę warto wypróbować ten przepis samemu w domu.